W finale krajowego turnieju Izagi otrzymuje piłkę od swoich kolegów i staje sam na sam z bramkarzem. Drużyna Izagiego przegrywa 1-0 i ten gol mógłby sprawić, że doprowadzą do dogrywki lub wygrają mecz. Jednak Izagi pamięta, że piłka nożna to gra zespołowa. Jego wzrok wędruje do kolegi z drużyny, który ma lepszą pozycję. Decyduje się podać piłkę, a jego kolega nie trafia. Drużyna przeciwna zdobywa piłkę i podaje do Kiry. Chłopak wbija ją do siatki, dając swojej drużynie dwubramkową przewagę, a co ważniejsze, wygrywając mecz. Izagi jest zdruzgotany, nie może już logicznie myśleć. Kolejny rok, zmarnowany jako przeciętny gracz w przeciętnej drużynie i nawet nie zakwalifikował się do mistrzostw krajowych. Wraca do domu ze spuszczoną głową. Następnego dnia Izagi otrzymuje list od japońskiego komitetu sportowego, oferujący mu szansę zostania zawodowym sportowcem. Pomimo niepewności co do swoich umiejętności, postanawia spróbować. Po drodze spotyka Kirę, który również został wezwany w to samo miejsce. Izagi uważa, że Kira to naprawdę przyzwoity człowiek, który wierzy w prawdziwą naturę piłki nożnej. Wchodzą do środka i znajdują tam kilku innych zawodników, którzy czekają, aby dowiedzieć się, dlaczego zostali wezwani i przez kogo. Kira rozpoznaje wielu świetnych napastników, w tym Okowe, Ishikariego i Messiego z Almarii. W rzeczywistości całe miejsce jest wypełnione tylko napastnikami. Nagle pojawia się Ego Jinpachi, osoba, która stworzy idealnego napastnika spośród nich i przyniesie Japonii Puchar Świata. Ego wyjaśnia, że jest to placówka Blue Lock. Przez następne kilka miesięcy 300 osób będzie rywalizować ze sobą. Każdy z zawodników nie zgadza się z ideałem Ego. Piłka nożna nie jest grą jednoosobową i strzelanie goli nie jest jedyną ważną rzeczą. Jednak Ego podaje przykłady wszystkich największych graczy. Erika Cantony, Pele i japońskiej sensacji Noah. Twierdzi, że to Ego czyni ich najlepszymi na świecie i pyta, czy mają odwagę stać się tacy jak oni. Izagi jest sfrustrowany swoim życiem jako przeciętny gracz. Słysząc słowa Ego, jest pierwszym, który rzuca się w stronę Blue Lock. Wkrótce dołączają prawie wszyscy zawodnicy. Izagi otrzymuje strój i zostaje przydzielony do pokoju wraz z Kirą i kilkoma innymi osobami. Każdemu z zawodników przydzielono numer na stroju. Numer Izagiego to 299 i litera Z. Ego wyjaśnia, że na podstawie ich umiejętności zostali sklasyfikowani i oznaczeni na swoich uniformach. Mogą grać lepiej i poprawiać swoje rankingi w miarę postępów w Blue Lock. Jednak po drodze będą testy, a zawodnicy będą wyrzucani. Wyeliminowani nigdy nie zagrają DL-a Japonii na poziomie narodowym, a tylko najlepszych 5 będzie mogło wziąć udział w nadchodzących Mistrzostwach Świata U20. W pokoju pojawia się piłka i Ego poddaje ich pierwszemu zadaniu. Mają 136 sekund na grę w berka. Ostatnia osoba z piłką na koniec tego czasu zostanie wyeliminowana. Gra zaczyna się od najniżej sklasyfikowanego zawodnika, Igarashiego, który nie traci czasu. Ma tylko jedno na myśli – dotknąć zawodnika z najniższą rangą, czyli Izagiego. Jednak Igarashiemu brakuje umiejętności i nie jest w stanie nikogo dotknąć, dopóki nie zauważa śpiącego zawodnika, Bachiry. Gdy tylko ma zamiar rzucić piłką w Bachirę, chłopak budzi się i kopie go. Inny zawodnik, Kunigami, podchodzi do Bachiry, by kłócić się o nieprzestrzeganie zasad, a Igarashi wykorzystuje tę okazję, by go dotknąć. Kunigami rzuca piłką w Igarashiego, ale piłka trafia w Izagiego. Z 1 minutą pozostałą na zegarze Izagi jest teraz berkiem. Trafienie kogokolwiek jest prawie niemożliwe, a jego szanse na karierę powoli zanikają. Nagle Igarashi traci równowagę. Jest to szansa, na którą czekał Izagi, ale nagle się zatrzymuje. Coś mu mówi, że jeśli ma wygrać, musi to zrobić właściwie i wyeliminować kogoś z wyższą rangą. Izagi odwraca się, a nagle Bachira rzuca się na niego i zabiera piłkę, ruszając na Kirę. Bachira zamiast strzelać podaje do Izagiego. Zostaje tylko kilka sekund, a nogi Izagiego poruszają się same i uderza piłką Kirę prosto w twarz. Runda się kończy, a Kira zostaje wyeliminowany, gdy rozlega się sygnał. Chłopak jest wściekły. Nie może uwierzyć, że Izagi zrobił coś takiego, ale potem jego ego zaczyna się ujawniać i zaczyna chełpić się, że jest lepszym graczem od wszystkich i że powinien pozostać. Twierdzi, że eliminacja była niesprawiedliwa, ponieważ było za mało czasu i ten test nie ma nic wspólnego z prawdziwą piłką nożną. Ego pojawia się, aby rozwiać jego błędne przekonania. Wyjaśnia, że obszar, na którym grają, ma ten sam rozmiar co pole karne, a czas, który im przydzielono, to w rzeczywistości średni czas, jaki zwykły gracz ma na piłkę w normalnej grze. Ego stwierdza, że Kira został wyeliminowany z powodu własnych niekompetencji, a nie z winy Izagiego. Kira wychodzi, rzucając Izagiemu wrogie spojrzenie. Izagi, który zakończył karierę naprawdę przyzwoitej osoby, czuje euforię. Pyta Bachirę, dlaczego podał mu piłkę w takim momencie. Ten uśmiecha się, mówiąc, że wiedział, iż Izagi wyeliminuje Kirę.
Ego ogłasza, że ich podróż w Blue Lock właśnie się rozpoczęła. Tymczasem trwa spotkanie komisji do spraw piłki nożnej Japonii, prowadzone przez Anri, osobę, która zaproponowała program Blue Lock i naprawdę chce, aby Japonia stała się potęgą w piłce nożnej na świecie. Rada nie do końca aprobuje jej pomysł, ale wie, że jeśli to się nie powiedzie, cała wina spadnie na nią, więc się zgadzają. W ośrodku trening w końcu się zaczyna, a Isagi jest już przytłoczony. Wszyscy członkowie zespołu przewyższają go umiejętnościami w prawie każdym aspekcie gry. W porównaniu z innymi jest bardzo przeciętny. Pierwszej nocy nie może spać, myśląc o swoim braku ambicji oraz umiejętności i postanawia wyjść na późną sesję treningową. Isagi spotyka Bachire, który również chce z nim trenować. Podczas treningu Isagi ponownie pyta go, dlaczego podał mu piłkę podczas pierwszego testu. Bachira mówi, że tak jak wszyscy sławni piłkarze na świecie, Messi i Ronaldo, on też ma w sobie potwora, który mówi mu, co robić podczas gry. A w tym momencie potwór kazał podać do Isagiego. Bachira twierdzi, że Isagi również ma w sobie potwora. Nagle Ego każe im wrócić do swoich pokoi. Ich rankingi zostały zaktualizowane i są gotowi na następny etap zmagań. Isagi jest teraz na miejscu 274. Następnie Ego wyjaśnia, że cała placówka jest podzielona na 25 drużyn. Jeśli zawodnicy będą się dobrze spisywać i poprawiać swoje rankingi, będą mieli lepsze warunki w Blue Lock, a niżej sklasyfikowani zawodnicy będą musieli znosić ich konsekwencje. Teraz drużyny będą mierzyć się w prawdziwych meczach. Mecze będą rozgrywane pomiędzy 5 drużynami, a każda drużyna zagra przeciwko pozostałym. Dwie najlepsze drużyny będą bezpieczne, podczas gdy 3 najniżej sklasyfikowane zostaną usunięte z placówki. Jednak wśród przegranych drużyn najlepsi strzelcy będą mogli pozostać. W innym miejscu bardzo arogancki zawodnik o imieniu Itachi udziela wywiadu po powrocie do Japonii. Zawodnik wydaje się jednak nie mieć żadnego zainteresowania krajową piłką nożną i chce jak najszybciej wrócić do Europy. Po nagłym zakończeniu wywiadu Itachi natrafia na konferencję prasową, którą prowadzi Japoński Związek Piłki Nożnej, ogłaszając Blue Lock jako nowy sposób na znalezienie najlepszego napastnika DLA Japonii. Słysząc to, Itachi jest zaintrygowany i postanawia zostać, aby zobaczyć, dokąd prowadzi ten program. W placówce drużyna Z jest zdezorientowana, jak mogą grać jako drużyna, skoro wszyscy są napastnikami. Postanawiają zagrać w kamień, papier, nożyce, aby zdecydować, kto będzie grał jako napastnik. Isagi wygrywa pierwszą rundę, co oznacza, że będzie napastnikiem w pierwszym meczu. Ich pierwszy mecz jest przeciwko drużynie X i będzie trwał 45 minut. Muszą wygrać ten mecz, ponieważ jeśli przegrają więcej niż jeden mecz, stracą tempo i zostaną wyeliminowani. Gra szybko się rozpoczyna i tak jak przewidział Ego, wszyscy zawodnicy z drużyny Z walczą między sobą o to, kto będzie najlepszym strzelcem drużyny. Wydają się nie interesować wygraną, skupiając się tylko na zdobywaniu własnych bramek. To samo dotyczy drużyny X, gdzie prawie wszyscy zawodnicy zgromadzili się w jednym miejscu, walcząc o piłkę. Najlepszy zawodnik drużyny X, Baro, przejmuje piłkę i strzela, ustanawiając wynik na 1-0. A drużyna X nagle zaczyna grać zespołowo. Wydaje się, że wszyscy mają instynktowne połączenie i postanawiają wspierać Baro. Drużyna X niszczy obronę drużyny Z i zdobywa 5 bramek jeszcze przed 42 minutą. Bachira jest wyraźnie zmęczony i mówi Isagiemu, że potrzebują tylko jednej bramki, aby uspokoić nerwy. Wyjaśnia, że wykona długie podanie, a Isagi może iść i strzelić gola. Isagi się zgadza i zaraz po rozpoczęciu gry biegnie w stronę bramki. Podanie od Bachiry jest perfekcyjne, ale Baro zdaje się przewidzieć ich zamiar i pojawia się w obronie tuż przed Isagim. Isagi jest zdezorientowany i nie wie, co zrobić. Nie chce podać złej piłki i zmarnować dobrej akcji, ale nie może ruszyć do przodu. Rozgląda się i widzi swoich kolegów z drużyny, Raichiego i Kunagami, biegnących obok niego. Raichi jest wolny, ale Isagi instynktownie podaje do Kunagami, który strzela wspaniałego gola z daleka. Mecz kończy się wynikiem 5-1. Baro mówi Isagiemu prosto w twarz, że niezdolność do strzelania jako napastnik czyni go żałosnym, a Raichi jest wściekły, że Isagi nie podał do niego, mimo że był wolny. Drużyna nadal kłóci się o mecz nawet po jego zakończeniu. Nagle pojawia się Ego, wyjaśnia, że indywidualne umiejętności oraz bycie wszechstronnym są ważne w piłce nożnej. Ogłasza także wyniki innych meczów, gdzie drużyna V zniszczyła drużynę Y wynikiem 8-0. Drużyna Z w końcu postanawia się opamiętać i omówić swoje specjalne umiejętności, aby poprawić grę, podczas gdy wszyscy zawodnicy mają jakąś specjalną umiejętność. Na przykład Raichi ma najlepsze umiejętności strzeleckie. Kunagami ma najlepszy strzał lewą nogą z średniego dystansu. Momoru ma wielką prędkość i technikę. Bachira jest świetnym driblerem, a Isagi nie ma nic, co mógłby wskazać. Tylko on i Chigiri nie są w stanie określić swojego specjalnego talentu. Kuan mówi im, że to wystarczy i wyjaśnia nowy sposób gry.
Będą na zmianę grać jako napastnik i znajdować rytm w swojej grze. Następnie drużyna udaje się na trening. Po treningu Isagi idzie na kolację, gdzie spotyka Kunagami, który dziękuje mu za podanie piłki w wcześniejszym meczu i decyduje się podzielić z nim stekiem. Okazuje się, że strzelcy bramek dostają mnóstwo dobrego jedzenia w zależności od liczby strzelonych goli, a Kunagami chciał dać połowę steka Isagiemu, ponieważ połowa zasługi za jego gola należy także do Isagiego. Nadchodzi następny mecz i tym razem drużyna Z zmierzy się z drużyną Y, prowadzoną przez ich głównego zawodnika Okowe, który jest znany jako zaciekły napastnik. Drużyna Z jest dobrze przygotowana do meczu i tym razem, zamiast kłócić się między sobą, współpracują. Podają piłkę między sobą. Jednak drużyna Y wydaje się mieć lekcję po swojej klęsce z drużyną V i prezentuje naprawdę wytrzymałą obronę. Nawet używając wszystkich swoich umiejętności, drużyna Z ma trudności z przełamaniem defensywy. Nagle piłka trafia do chłopaka o imieniu Niko, który szybko ocenia sytuację i wysyła długie podanie do wolnego Okawy. Drużyna Y planowała to od początku, a kiedy defensywa drużyny Z była rozciągnięta, zagrali idealny kontratak. Okawa otrzymuje piłkę i przerzuca ją nad bramkarzem, zdobywając gola przed przerwą. Druga połowa się zaczyna, a drużyna Y nie jest już zainteresowana atakowaniem. Podają piłkę między sobą, aby spowolnić grę. Nawet po zmianie taktyki i napastników drużyna Z nie była w stanie przełamać obrony. Wkrótce Gagamaru zostaje napastnikiem, a Isagi podaje do niego długą piłkę. Chociaż Isagi przesadził z podaniem, Gino oddaje strzał i zdobywa pierwszy rzut rożny. To była ich pierwsza szansa na zdobycie gola. Drużyna Z przesuwa wszystkich do przodu, ale Isagi ma złe przeczucie i biegnie do swojej bramki. Gdy rzut rożny zostaje wykonany, piłka ląduje poza pole karne, w stronę Niko. Isagi przejmuje piłkę i oddaje strzał. Piłkę blokuje obrońca, ale Jin jest na miejscu i dobija ją. Isagi zrozumiał, że to Niko kontroluje grę i jeśli zajmie się nim, drużyna Y będzie bezradna. Isagi i Niko wydają się mieć podobny styl gry, ale Isagi potrafi przewidzieć każdy jego ruch. Drużyna Z wydaje się być bliżej zdobycia kolejnego gola, ale drużyna Y nadal ma plan w zanadrzu. W ostatniej minucie wszyscy ruszają w stronę bramki, zaskakując przeciwników. Niko prowadzi atak i szybko dochodzi do sytuacji 1-1 z bramkarzem, ale zamiast strzelać podaje do wolnego Okawy. Jednak piłka zostaje przechwycona przez Isagiego. Wiedział, że Niko tak zrobi, ponieważ przed przybyciem do Blue Lock sam postąpiłby tak samo. Isagi podaje piłkę do Bachiry, a następnie sam otrzymuje piłkę i strzela niesamowitego gola, niszcząc nadzieje i marzenia drużyny Y. Po wygranej drużyna Z cieszy się z dwóch steków za zdobyte gole i świętuje zwycięstwo. Jednak nawet w nocy emocje po grze nie pozwalają Isagiemu zasnąć. Wstaje, by obejrzeć nagranie z meczu i spotyka Chigiriego, który analizuje grę. Chigiri mówi mu, że ma coś, czego brakuje większości. Świadomość przestrzenną, co jest jego specjalną umiejętnością. Potrafi ocenić, co się wydarzy w grze i wyczuć okazję do zdobycia gola przed innymi. Isagi myśli o tym i choć nie potrafi tego jeszcze kontrolować, zaczyna wierzyć, że kolega może mieć rację. Chigiri opowiada Isagiemu o zerwaniu więzadła krzyżowego, które miał kilka lat temu. Przybycie do Blue Lock miało być jego pożegnaniem z grą. Chciał znaleźć pretekst, by przestać grać, bo bał się kolejnej kontuzji. Isagi twierdzi, że gdyby Chigiri naprawdę chciał przegrać, już dawno by to zrobił. Tłumaczy, że chłopak ma ducha walki, tak jak on, ale Chigiri ignoruje go i odchodzi. Podczas późniejszych treningów Ego ogłasza nowe rankingi, a Isagi jest teraz najlepszym graczem wśród kolegów z drużyny. Dodatkowo cztery drużyny mają teraz po 3 punkty, zajmując drugie miejsce ex aequo. Drużyna V wygrywa i ma 6 punktów. Ich następny mecz jest przeciwko drużynie W. Po treningu drużyna opracowuje strategię. Lemon zna dwóch głównych graczy drużyny W, Kaisuke Wanima i jego starszego brata Junichi Wanima. Ci dwaj są naprawdę silni i mają świetną koordynację. W tym momencie pojawia się Kuan i wyjaśnia kilka dodatkowych zagrywek, które mogą wykonać podczas meczu. Tym razem zagrają z trzema napastnikami, którzy będą rotować co 30 minut. Następnego dnia drużyna jest gotowa do meczu. Dwaj bracia z drużyny W zaczynają mecz bardzo mocno, wymieniając podania między sobą. Chigiri i Isagi są dwoma ostatnimi środkowymi obrońcami, a bracia łatwo mijają Chigiriego. Próbowali zmanipulować Chigiriego i wykorzystać jego słabości, ale Isagi przychodzi z pomocą w samą porę. Wkrótce, dzięki wysiłkom Isagiego i reszty drużyny, Kuan strzela 3 niesamowite gole do przerwy. Wszystko wydaje się iść idealnie, aż za idealnie. Rozpoczyna się druga połowa. Raichi, Bahira i Kuan są napastnikami. Bracia z drużyny W zdają się przejść do środka pola. Szybko przechwytują piłkę od Kuona i biegną przed siebie, zdobywając bramkę, co daje wynik 3-1. Kuan traci koncentrację na chwilę, myśląc, że to jednorazowy incydent. Drużyna resetuje się i zaczyna grę od nowa, ale znów Kuan wykonuje słabe podanie do tyłu, które zostaje przechwycone.
Bracia ponownie zdobywają bramkę i nagle drużyna Isagiego uświadamia sobie, że wszystkie gole strzelił Kuan, a strategie były ustalane przez niego. Isagi nagle nie mógł znaleźć żadnych podań. Jego świadomość przestrzenna była teraz bezużyteczna. Piłka zostaje ponownie przechwycona, a Kuan celowo nie trafia główką podczas obrony. Wynik wynosi teraz 3-3. Zdradził ich. Oczy Isagiego rozszerzają się i konfrontuje swojego kolegę z drużyny. Kuan przyznaje się do zdrady. Po tym, jak zobaczył ich porażkę z drużyną X i wygraną z drużyną Y jednym golem, stracił wiarę w zdolności zespołu. Zawarł umowę z drużyną W, aby stać się najlepszym strzelcem i pozbyć się swojej drużyny. Gra nagle odwróciła się o 180 stopni. Kuan ponownie odbiera piłkę i tym razem oddaje kolejny strzał, który broni Lemon. Z 5 minutami do końca drużyna Z wydawała się być na drodze do opuszczenia Blue Lock. Chigiri przypomina sobie czasy z dzieciństwa, kiedy miał w sobie głód jako napastnik. Bracia Vanima przybyli do jego szkoły, twierdząc, że są nowymi gwiazdami piłki nożnej. Musiał im pokazać, że jest od nich lepszy. Jego prędkość była niesamowita, a prowadzenie piłki bezbłędne. Podczas gdy bracia Vanima nie mogli nawet wejść do pierwszego składu, Chigiri był w swojej najlepszej formie. Czuł, że może pokonać cały świat. Jednak nadszedł dzień, w którym doznał zerwania więzadła krzyżowego. Chigiri był zdruzgotany i został skierowany na rehabilitację, która trwała kilka miesięcy. Mimo, że był młody i mógł się w pełni zregenerować, lekarze ostrzegli go, że jeśli kontuzja się powtórzy, prawdopodobnie nigdy nie będzie mógł zagrać ponownie. Te słowa mocno na niego wpłynęły. Od tego momentu nie potrafił wykorzystywać swojej pełnej szybkości. Czuł się, jakby był spętany kajdanami, które narzucił sobie sam. 5 minut regulaminowego czasu gry minęło i dodano 3 minuty. Teraz albo nigdy. Isagi miał piłkę, ale nie miał komu jej podać. W desperackiej próbie zdobycia bramki ruszył sam, omijając zamrożonego Chigiriego i próbując strzelić, ale nie udało się. Chigiri był zirytowany, ale zrozumiał, że Isagi jest dokładnie taki sam jak on kiedyś. Wierzył, że może być najlepszy na świecie. Nagle ogień w Chigirim odżył. Wiedział, że jeśli w ciągu następnych kilku minut nic nie zrobi, jego piłkarska kariera może się zakończyć, a głęboko w sobie nie chciał, by do tego doszło. Nagle zaczął biec, a Isagi to zauważył i posłał długie podanie w stronę linii bramkowej. Cała drużyna W była przekonana, że to tylko zmarnowana szansa, ale ich oczy rozszerzyły się, gdy zobaczyli, jak Chigiri pędzi do piłki. Nawet gdy bramkarz już miał ją złapać, Chigiri zdołał dotknąć piłki czubkiem buta, zdobywając gola i doprowadzając do remisu. Tymczasem drużyna V odniosła kolejne zwycięstwo. Cała drużyna W jest wściekła na Kuona i zaczyna go bić za to, że nie ujawnił, iż Chigiri pokonał swoje problemy z nogą. Po meczu Kuan nadal się nie zmienił. Składa propozycję drużynie V, aby mógł strzelić gole, a w zamian ujawni wszystkie strategie drużyny Z. Jednak ta drużyna nie jest zbieraniną oszustów. Są pewni swoich taktyk i nie potrzebują kombinować. Następne spotkanie zespołu zaczyna się od złych wiadomości. Drużyna zremisowała swój mecz z drużyną Y, co oznacza, że obie drużyny mają teraz tyle samo punktów, a drużyna Z ma bardzo słaby bilans bramkowy. Muszą wygrać z drużyną V, aby się zakwalifikować, co jest ogromnym wyzwaniem. Lemon wyjaśnia, że najsilniejsi gracze z drużyny V zdobyli już 18 bramek w 3 meczach. Zantetsu Tsurugi ma na koncie 5 goli. Reo Mikage zdołał strzelić 6 bramek, a Seishiru Nagi prowadzi z 7 golami. W drużynie V Nagi wraca z treningu znacznie wcześniej niż reszta zespołu. Tłumaczy, że po prostu nie musi tyle trenować, a Mikage wie, że to prawda. Zaledwie 6 miesięcy temu Mikage, syn bardzo bogatego biznesmena, uczył się w naprawdę dobrej szkole. Był dobry we wszystkim i miał wszystko, czego sobie życzył, ale nic go nie cieszyło. Pewnego dnia natknął się na piłkę nożną, sport, który go zafascynował. Jednak jego niegdyś wspierający rodzice nie zgadzali się, by został piłkarzem, ponieważ zaczął tak późno, że nie miał szans zostać zawodowcem. Mikage musiał udowodnić swoim rodzicom, że się mylą. Wtedy natknął się na największego piłkarskiego geniusza, jakiego kiedykolwiek widział. Nagi, osoba z taką kontrolą nad piłką, że potrafił złapać spadający telefon stopą. Jednak mężczyzna nie interesował się piłką nożną i chciał prowadzić leniwe życie. Mikage obiecał mu spokojne życie, jeśli stanie się najlepszym piłkarzem w historii. Na ekranie pojawia się Ego i pokazuje nowe rankingi. Mimo, że Kuan praktycznie oszukiwał, wciąż był numerem 1 w rankingu, a jeśli przegrają i żaden z nich nie strzeli więcej bramek, to on zostanie w Blue Lock. Ego stwierdza, że ich dotychczasowe bramki były dobre, ale jeśli nie będą w stanie ich powtórzyć, zostaną uznane za szczęśliwy przypadek. Muszą przeanalizować, jak, kiedy i w jakich warunkach ich broń zrobiła różnicę w ich zwycięstwie. Dopiero po opanowaniu powtarzalności będą mogli się rozwijać i nie liczyć na przypadek. Isagi jest sfrustrowany i od razu idzie na boisko treningowe. Tam widzi Baro z drużyny X.
Strzelił 10 bramek i jako najlepszy strzelec w całym budynku już się zakwalifikował. Isagi próbuje się czegoś od niego nauczyć, ale Baro nie jest w nastroju. Zaczynają pojedynek jeden na jednego. Baro przepycha się i strzela z 23 metrów w górny róg. Powtarzają to ponownie, mimo że Baro jest niechętny i znowu to robi. Tym razem Isagi zauważa, że Baro dopracował swoją technikę. To właśnie tego potrzebował się nauczyć. Wiedział teraz, że Baro może strzelić z 23 metrów, jeśli dostanie taką szansę, więc postanawia ograniczyć go do tej odległości. Jednak przeciwnik zaskakuje go ponownie, strzelając z 27 metrów. Nigdy nie ujawniaj swojej ostatecznej umiejętności. Isagi dziękuje za pomoc, mimo że Baro tylko go upokorzył. Następnego dnia rozpoczyna się mecz i drużyna Z jest zaskakująco dobrze przygotowana. Udaje im się uniknąć driblingów Mikage i Nagiego, a także powstrzymać Zantetsu przed oddaniem strzałów z daleka. Isagi dostaje piłkę i zagrywa ją do Gagamaru, który oddaje strzał, ale chybia. Wszyscy są podekscytowani, dopóki piłka nie trafia do Mikage. Ten rzuca okiem na Nagiego i posyła piłkę w stronę bramki. Piłka była tak przesadzona, że cała drużyna Z ją odpuszcza, ale nie Nagi. Zdobywa niesamowitą bramkę, co pokazało różnicę w klasie między obiema drużynami. Drużyna Z próbuje otrząsnąć się i rozpocząć atak, ale piłka ponownie zostaje skradziona i trafia do Nagi. Tym razem jest otoczony, więc wszyscy myślą, że na pewno nie zdobędzie bramki. Zaskakuje wszystkich, wykonując przerzut. To było wszystko zbyt łatwe dla geniusza takiego jak on. Isagi próbuje podać piłkę do Chigiriego, ich nowej sekretnej broni, ale okazuje się, że Zantetsu jest tak samo szybki jak on i potrafi przewidzieć wszystkie jego ruchy. Zantetsu przejmuje piłkę i rozpoczyna kontratak, strzelając fenomenalnego gola z daleka. Drużyna Z jest zdruzgotana. Wydaje się, że przegrali jeszcze przed końcem pierwszej połowy. Ich szanse na zwycięstwo malały, podobnie jak entuzjazm całej drużyny. Wszyscy są rozczarowani, ale Bachira jest podekscytowany. Cieszy się, że gra przeciwko tak niesamowitej drużynie i chce pokazać, że on również potrafi dokonać niezwykłych rzeczy. Przejmuje piłkę od Isagiego i wykonuje swój niesamowity dribbling. Zdumiewa nawet przeciwników swoimi umiejętnościami i strzela gola Raboną. Drużyna znów się podnosi. Teraz wiedzą, że muszą przekroczyć swoje granice i grać, jakby nie było drugiej szansy. Piłka trafia do Kunagamiego, który wie, że może strzelić, jeśli znajdzie się w odległości 23 metrów od bramki. Jednak przed nim jest tłoczno, a on musi oddać strzał teraz. Postanawia zaufać swoim umiejętnościom i strzela z 28 metra. Piłka przelatuje obok obrońców, zakręca w ostatnim momencie i wpada do siatki, zmieniając wynik na 3-2 na koniec pierwszej połowy. Drużyna V decyduje się kontynuować atak, ale obrona zostanie wzmocniona o jednego dodatkowego zawodnika. Rozpoczyna się druga połowa, a Isagi jest jedynym, który jeszcze nie opanował swojej umiejętności, podczas gdy jego koledzy z drużyny wykonują znakomite bloki, ratując ich przed utratą gola. Piłka trafia do Chigiriego, a Zantetsu jest jego bezpośrednim rywalem. Chigiri zdaje sobie sprawę, że na krótkim dystansie nie może go pokonać. Dlatego wybija piłkę w przód, wiedząc, że na dłuższym dystansie będzie szybszy. Udaje się i mija obrońców, strzelając wyrównującego gola dla swojej drużyny. Piłka trafiła do Mikage, który był w szoku, że najgorsza drużyna w Blue Lock może z nimi rywalizować. I to mając tylko 10 zawodników. Przypomina sobie przeszłość, jak jego rodzice zawsze traktowali go jak dziecko, podając mu wszystko na tacy. Chciał zrobić coś własnymi siłami i to miała być piłka nożna. Nikt nie mógł mu tego odebrać. Jednak kiedy się rozejrzał, nie widział żadnej przestrzeni, którą mógłby wykorzystać. Jego drużyna była równie zszokowana jak on. W takim tempie mogli przegrać. Nagi, który stał przy słupku i czekał na piłkę, zauważył smutną i przygnębioną twarz kolegi. Zrozumiał, że jeśli nic nie zrobi, jego drużyna przegra. Wcześniej nie przejmował się tym, co się stanie, ale nagle jego pasja do piłki nożnej rozpaliła się na nowo, na myśl o przegranej. Wbrew swoim zwyczajom, Nagi cofa się i prosi o piłkę. To było szokiem dla całej drużyny Z, ponieważ Nagi nigdy wcześniej tego nie robił, co ułatwiało im obronę. Jednak teraz, kiedy Nagi włączył się do gry zarówno w ataku, jak i w obronie, drużyna Z jest przytłoczona. Nagi biegnie z piłką, dryblując kolejnych obrońców. Przechodzi obok Igamody, podbijając piłkę sprytnym lobem, a następnie zagrywa piłkę do Zantetsu na skrzydle. Ku zaskoczeniu wszystkich, tym razem ma przewagę i wyprzedza Chigiriego w wyścigu do piłki. Spogląda w górę i widzi Nagiego, który prosi o podanie w polu karnym. Zantetsu jest zaskoczony, ponieważ Nagi zazwyczaj nigdy nie przejmuje inicjatywy, ani nawet nie prosi o piłkę, ale mimo to podaje mu ją. Nagi jest pod bardzo ostrym kątem. Wszyscy sądzą, że z takiej pozycji nie da się strzelić. Jednak Nagi nie tylko przyjmuje piłkę z gracją, ale także strzela absolutnie fantastycznego gola. Gra znowu obraca się o 180 stopni, gdy drużyna V obejmuje prowadzenie.
Nagi w końcu się przebudził, a na zegarze pozostało tylko 15 minut. Po wznowieniu gry Bachira przejmuje piłkę od Isagiego i rusza do przodu, podczas gdy Isagi wciąż zastanawia się, jak może wpłynąć na grę, mając jednego zawodnika mniej i tracąc jednego gola. Jeśli stracą kolejną bramkę, powrót będzie niemożliwy. Isagi nie przestaje myśleć, jak może wykorzystać swoją zdolność postrzegania przestrzennego, by raz na zawsze zmienić przebieg gry. W tym momencie dochodzi do wniosku, jak to zrobić. Chigiri ponownie otrzymuje piłkę na lewym skrzydle od Bachiry. Próbuje tego samego triku, by wyprzedzić Zantetsu i udaje mu się go pokonać. Ale tym razem Nagi jest tam, by bronić. Na szczęście Isagi przechwytuje piłkę, zanim ta dotrze do Nagiego. Dzięki swojej nowo odkrytej umiejętności potrafi dostrzec słabość w obronie przeciwników i ustawić się tak, by ją wykorzystać. Rozgląda się, po czym podaje piłkę do Chigiriego, który wchodzi do środka, by oddać strzał. Piłka zostaje zablokowana, ale trafia do Gagamaru. Niestety ponownie zostaje zablokowana przez obrońców. W końcu piłka spada na idealną pozycję dla Kunagamiego, który oddaje perfekcyjny strzał w górną część siatki, wyrównując wynik meczu. Isagi cieszy się, bo w końcu udało mu się odblokować swoją zdolność, a gol padł dokładnie tak, jak zaplanował. Dzięki swojej umiejętności potrafi teraz na chwilę zajrzeć w przyszłość, widząc, jak piłka się porusza i jak można wypracować gola oraz przechytrzyć przeciwników. Wszyscy w drużynie Z są szczęśliwi, z wyjątkiem Kuona, który nie wie, co teraz czuje. Przypomina sobie, jak był w szkole i ledwo udało mu się zebrać drużynę, by grać w piłkę nożną. Mimo że jego drużyna była słaba, doprowadził ją do ćwierćfinału regionu, marząc o grze w reprezentacji narodowej. Nie zdawał sobie sprawy, że jego koledzy nie podzielają jego ambicji. Ostatecznie przegrali i wtedy zrozumiał wszystko. Od tego czasu pracował tylko dla siebie. Teraz jednak nie wie, czy to jest coś, do czego chce dążyć i czy to jest typ osoby, którą chce być. Zostało 5 minut do końca gry, a drużyna V planuje rozpocząć akcję od bramki. Zamiast krótkiego podania, Zantetsu zauważa bieg Nagiego i wykonuje długie podanie. Nagi rusza do piłki, a Isagi jest tuż za nim. Wie, że jeśli przejdzie obok Nagiego, ten nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko podać piłkę na drugie skrzydło. Jednak Nagi używa pleców, by podać piłkę do siebie samego i bez żadnych obrońców w pobliżu ma otwartą drogę do bramki. To jest ten moment. Nagle Nagi czuje uderzenie i ramiona, które go popychają. Atakuje go Kuon i powala na ziemię. Sędzia gwiżdże, Kuon dostaje czerwoną kartkę i zostaje odesłany z boiska. Nie wie, dlaczego to zrobił, ale mówi drużynie, żeby wygrała, gdy schodzi z boiska. Zostały 3 minuty do końca, a Mikage przygotowuje się do wykonania rzutu wolnego. Znajduje się w dobrej odległości, ale prawdopodobnie poda piłkę do swoich kolegów z drużyny. Jednak Lemon, bramkarz, myśli, że przeciwnik spróbuje zdobyć gola samodzielnie. Lemon przewiduje to poprawnie, gdy piłka leci w jego stronę. W prawy górny róg bramki. Bramkarz dokonuje niesamowitej interwencji, ale piłka odbija się i toczy w stronę Nagiego. Ten mija kilku obrońców i podbija piłkę w kierunku bramki. Isagi wstrzymuje oddech, licząc na cud, który pojawia się w postaci Gagamaru, który wykonuje rozpaczliwy wślizg, by wybić piłkę pod nogi Isagiego. Teraz zaczyna się kontratak. Isagi pędzi z piłką, a po jego bokach biegnie 3 kolegów z drużyny. Większość zawodników drużyny V wróciła już na swoją połowę. Jednak Isagi cały czas podaje piłkę między swoimi kolegami, zbliżając się do bramki. Ostatecznie zagrywa piłkę do Kunagamiego, który szykuje się do oddania długiego strzału. Jednak Zantetsu dogania go i robi wślizg, a piłka zaczyna zmierzać w kierunku linii bocznej. Zostały tylko sekundy do końca meczu, a jeśli piłka wyjdzie na aut, gra się zakończy. Na szczęście Raichi rzuca się, aby uratować piłkę przed wyjściem poza boisko. Podaje ją do Bachiry, który zauważa 3 swoich kolegów w polu karnym. 2 z nich jest pilnowanych, ale Isagi jest wolny i zmierza w stronę dalszego słupka. Isagi liczy na to, że dostanie piłkę i zdobędzie gola. Bachira, zgodnie z planem, zagrywa do niego. Gdy piłka się zbliża, a Isagi szykuje się do strzału, zauważa, że Nagi już jest przy nim, by go zablokować. Nagi przecina linię podania, próbując go zmylić. Nagle Isagi nie wie, jak ma go przechytrzyć. Widoczny wcześniej cel zaczyna znikać. Czy powinien przyjąć piłkę i podać do kolegi? Jest zdezorientowany, nie ma pojęcia, co robić. Wtedy przypomina sobie wszystkie swoje bramki i układa je w jedną całość. Jego specjalność to strzały bez przyjęcia piłki. Gdy Nagi zbliża się od tyłu, próbując go zdekoncentrować, Isagi z impetem uderza piłkę prosto do siatki, zdobywając zwycięskiego gola. Drużyna Z świętuje, gdy rozbrzmiewa ostatni gwizdek i awansują do następnej rundy. Drużyna V jest w szoku, ponieważ właśnie przegrali z najsłabszą drużyną w całym budynku. Wszyscy świętują, a Kuon przygląda się z boku. Kunigami próbuje wciągnąć go do wspólnej zabawy, ale Raichi go upomina i uderza Kuona, uznając, że teraz są kwita. Wieczorem Bachira i Isagi rozmawiają o nowych umiejętnościach, które odkryli,
a Izagi twierdzi, że zdobył jeszcze większą wiedzę o grze. Po ostatnim meczu nagle słyszą dużą grupę graczy opuszczających Blue Lock. Wszyscy brzmią smutno i są załamani, ponieważ ich marzenia o zostaniu zawodnikami reprezentacji zostały zniszczone. Izagi i Bachira zatrzymują się na chwilę i zastanawiają się, jak ich własne marzenia zniszczyły marzenia wielu innych. Jednak nie czują się z tego powodu smutni, wręcz przeciwnie. Motywuje ich to jeszcze bardziej. Spotykają również Niko, który przetrwał jako najlepszy strzelec drużyny Y. Wydaje się zdeterminowany, by wygrać po tym, jak jego drużyna przegrała z drużyną Z i twierdzi, że następnym razem zniszczy Izagiego. Następnego dnia Ego ogłasza kolejny etap. Wszyscy będą musieli przejść intensywny trening fizyczny bez piłki. Stwierdza, że jako najsłabsza drużyna z 5 budynków będą musieli przejść ten trening, dopóki elitarni gracze z pierwszego budynku nie zakończą swojego nowoczesnego treningu. Cała grupa rozpoczyna surowy trening, który trwa przez 10 dni. Następnie ogłoszono, że pierwsza selekcja się zakończyła, a gracze zostali poinstruowani, aby się przygotować i udać do piwnicy budynku. Izagi i inni nie mogą się doczekać, aby zagrać przeciwko innym, jednak są zszokowani, gdy widzą graczy, którzy zajmują ostatnie miejsca w rankingu. Ego pojawia się na ekranie i wyjaśnia, że są obecni tylko gracze z 5. budynku. Do tej pory kłamał im, by uwierzyli, że są słabi i walczyli zaciekle o początkową selekcję. Miało to na celu podważenie ich pewności siebie i zaszczepienie w nich pragnienia, by być najlepszymi na świecie. Ego ogłasza, że do drugiej selekcji będą musieli wejść na boisko pojedynczo. Drużyna Z zbiera się po raz ostatni, obiecując spotkanie po drugiej stronie. Nagle Rin i Toshi uderza piłkę z rotacją, a następnie trafia ją drugą piłką, co wprawia Izagiego w osłupienie. Rin podchodzi do drzwi i jako pierwszy wchodzi do drugiego etapu testów. Inni zastanawiają się, czy go znają. Jego imię brzmi znajomo. Izagi podąża za nim. Idzie wąskim tunelem i trafia na boisko, gdzie holograficzny gracz Blue Lock stoi na bramce. Zostaje mu podana piłka, a na ziemi pojawia się czerwone kółko, które zaczyna znikać, zmuszając go do strzału. Izagi chybia, ale zdaje sobie sprawę, że to jest kolejny test i zaczyna oddawać lepsze strzały. Gdy zdobywa pierwszego gola, pojawia się licznik, w czasie których musi strzelić łącznie 100 goli. Wyzwanie staje się jeszcze trudniejsze po zdobyciu 30 goli, ponieważ licznik czasu nie resetuje się, a Izagi musi nadal zdobywać bramki, walcząc z holograficznymi obrońcami. Wkrótce wyzwanie staje się jeszcze trudniejsze, ponieważ piłki rzucane w jego stronę nie są już podawane w pożądanym tempie, a obrońcy zaczynają się poruszać. Jednak Izagi czerpie z tego wyzwania przyjemność, a po 10-dniowym treningu fizycznym ma dużo energii, aby dostosować się i znaleźć odpowiedni rytm podczas testu. Wkrótce kończy wyzwanie i przechodzi do nowego pokoju, w którym już znajdują się inni zawodnicy, którzy przeszli przez to samo zadanie. Chwilę później dołącza do niego Bachira. Następnie Ego informuje ich, że aby przejść do kolejnego etapu testu, muszą utworzyć 3-osobową grupę. Bachira i Izagi postanawiają poczekać na Kunagamiego i Chigiriego, a do drużyny przyjąć tego, który pojawi się pierwszy. Nagle do Izagiego podchodzi Nagi i zaprasza go do drużyny Mikage. Ten jest zaskoczony decyzją Nagiego. Nagi wyjaśnia, że Izagi był najbardziej wyjątkowym graczem w ich meczu i że chce grać z nim w piłkę. Izagi odmawia, tłumacząc, że jest już w drużynie z Bachirą. Ku ich zdumieniu Nagi pyta, czy może dołączyć do ich grupy. Decyzja należy do Izagiego i chociaż chciał poczekać na swoich przyjaciół, wie, że Nagi jest najlepszym graczem, jakiego zna, więc decyduje się przyjąć go do drużyny. Cała trójka udaje się na kolejny test, gdzie spotykają Rin Itoshiego, Yubeiego Aryu i Aosiego Tokimitsu. Trzech najlepszych graczy w całym Blue Lock według nowego rankingu. Wydają się być najlepsi z całej grupy i są pewni, że mogą wygrać z każdym, kto stanie na ich drodze. Trzeci etap to mini gra 3x3, w której Blue Lock Man pełni rolę bramkarza. Drużyna, która pierwsza zdobędzie 5 goli, wygrywa. Zwycięska drużyna może wtedy ukraść jednego gracza z przegranej drużyny, tworząc 4-osobową ekipę. Czwarty etap to mecz 4x4, a zwycięska drużyna ponownie kradnie członka przegranej drużyny, tworząc 5-osobową ekipę. Nowo utworzona drużyna 5-osobowa przechodzi 5. etap i zalicza 2. selekcję. Przegrana drużyna 3-osobowa staje się 2-osobową i rywalizuje z inną 2-osobową drużyną. Zawodnik, który nie zostanie wybrany z przegranej 2-osobowej drużyny, zostaje zdyskwalifikowany. Mogą wybrać dowolnego przeciwnika, pod warunkiem, że zgodzą się na grę. Ta informacja ekscytuje Izagiego i jego ekipę, ale druga grupa wydaje się nie przejmować. Wydają się być niezwykle pewni siebie, co wywołuje coś w Izagim. Podchodzi do nich i rzuca wyzwanie najlepszej trójce.